Ponad 300 tysięcy maturzystów z całego kraju przystąpiło dzisiaj do obowiązkowego egzaminu pisemnego z języka polskiego na poziomie podstawowym. W tym roku szkolnym zdaje u nas 83 maturzystów. Najpopularniejszymi przedmiotami dodatkowymi są geografia, wiedza o społeczeństwie oraz biologia, czyli nie odbiegamy tutaj od jakichś takich średnich w całym kraju. Co można powiedzieć o języku polskim? Do języka polskiego młodzież podchodzi generalnie z troszeczkę mniejszym stresem chyba, niż jeżeli byśmy mieli porównywać matematykę i inne przedmioty. Natomiast na pewno zaskoczeni byli maturzyści tematami. Niektórzy zadowoleni, niektórzy troszeczkę może mniej. No trudno to jeszcze ocenić. Zdania są podzielone. Dla jednych matura była dosyć łatwa, dla innych trudna. Jak dla mnie, no powiem, że nie była jakaś bardzo trudna, ale do najłatwiejszych też nie należała, no i powiedzmy, że bardziej się obawiałem, że będzie coś, czego w ogóle nie umiem, a nie było tak najgorzej. No mogło być gorzej, mogły być trudniejsze tematy. Ja pisałem temat z potopu, także no, on był łatwy. Ja też wziąłem potop, ale w sumie mogliby nie dawać takich staroci, myślę, że będzie coś nowszego. Nie spodziewałam się na pewno takich tematów, ale wybrałam wesele. Dlaczego? Sama nie wiem, szczerze mówiąc. Ale było ciężko, na pewno. Wydaje mi się, że obydwa tematy były bardzo trudne. Ja wybrałam potop, bo obejrzałam film wcześniej. Moim zdaniem matura była dość trudna. Na pewno była trudniejsza niż matura... Ta, którą pisaliśmy w styczniu, czyli ta próbna. Mieliśmy dwa tematy. Jeden to był potop, a drugi to było wesele. I moim zdaniem łatwiejsze było wesele, ale generalnie cały poziom matury był dość trudny. W tym roku abiturientom przyszło się zmierzyć z weselem i potopem. Pierwszy temat to porównanie stanowiska gospodarza i poety w weselu Stanisława Wyspiańskiego wobec możliwości powstańczych Polaków oraz ich poglądy na poezję narodową. Drugim tematem była kwestia zachowania stanów emocjonalnych uczestników spotkania Andrzeja Kmicica z księciem Bogusławem Radziwiłłem w potopie Henryka Sienkiewicza. Dodatkowo maturzyści odpowiadali na pytania związane z fragmentami utworów Platona, Cypriana, Kamila Norwida i księdza Jana Twardowskiego. W zespole szkół ogólnokształcących zdania co do matury były podzielone. Mimo wszystko maturzyści są w większości zadowoleni. Część z nich spodziewała się tych tematów na egzaminie. Wesele było przewidywane, bo było pierwszy raz na maturze tej nowej, no a potop nie spodziewałem się, że będzie. Ja wybrałem potop, ponieważ z wesela jakoś tak się nie przygotowałem za bardzo. Wybierałam potop, ale długo w sumie się wahałam. Mam nadzieję, że wszystko będzie jak najlepiej. Teraz przed maturzystami kolejne egzaminy. Łącznie pisemne matury potrwają do 23 maja. Wśród najczęściej wybieranych przedmiotów znalazły się, jak zresztą co roku, geografia, biologia i WOS. W ZSO część uczniów zmierzy się z rozszerzoną matematyką i planuje kontynuować naukę na uczelniach technicznych bądź kierunkach stricte matematycznych. Co teraz dalej? Jakie przedmioty jeszcze zdajecie i co dalej? Gdzie się chcecie udać? No ja jeszcze zdaję matmę rozszerzoną i angielski, ale jeszcze nie wiem, gdzie będę się wybierał potem. Matematyka rozszerzona i geografia podstawowa. Ja zdaję jeszcze angielski rozszerzony i geografię. Geografię będę zdawać, a przyszłość to jeszcze pomyślimy. Ja osobiście bardzo się cieszę z tego, że matematyka powróciła jako obowiązkowy przedmiot na egzaminie maturalnym, ponieważ no, jest to królowa nauk i tak naprawdę uczy logicznego myślenia, uczy wielu zdolności kojarzenia, spostrzegania, co jest bardzo ważne w dzisiejszym świecie. U nas matematykę na poziomie rozszerzonym zdaje dość duża grupa uczniów, a to z tego powodu, że prowadzimy klasę, gdzie są rozszerzone przedmioty takie jak matematyka, fizyka, informatyka. Uczniowie w tych klasach w większości kontynuują naukę na uczelniach technicznych, osiągają bardzo ładne wyniki na egzaminie maturalnym, sprzętów rozszerzonych, co nas bardzo cieszy. I to właśnie z matematyką przyjdzie się zmierzyć uczniom jutro o godzinie 9:00.